Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym tutaj tygodniu, w którym Krzysiek Sowiński mieszka ze mną już z 2 miesiące. A gdzie żona, gdzie dzieci tylko moje? Ciuchy... A gdzie pieniądze są za las? Ciuchy tylko pierze. Tak. Właśnie nawet nie pierze. Nie, tylko do zamrażarki. Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy bakterie usuwają odpowiedzialne za zapach. Co? Czyli po prostu nie pierzcie, tylko wkładajcie do zamrażarki, to wam radzi Krzysztof? Nie, ja nie mówię tak, ale taki proces się odbywa i wiem, że wielu ludzi bierze w nim udział. To są losy. Tak. Liczmy głosy. Tak wybrano kogo? Macieja. Dobrze. Jednak wyedukowany człowiek. Dobra, Krzysiek, dzień dobry Państwu. Daj Boże. Rozpoczynamy kolejny odcinek pod tytułem Wy oglądacie i jecie jedzenie, a my mówimy o rzeczach poważnych i mniej poważnych i mamy nadzieję, że macie z tym dobry czas. Ja jestem taki kreatywny, że mam aż 3 pomysły na temat do mojego, na mój kanał. Będą losowane, proszę Państwa. Otwieram i co ja widzę tutaj? Krzysztof wylosuje jeden z tych tematów. Następuje zwolnienie blokady. Numer, proszę Państwa, który zaraz przeczytam. Technologia. Mega. Z tego wynika, że ktoś wygrał, ale nie wiemy kto, prawda? Bo tu nikt nie wygrał. Chciałem porozmawiać z Tobą, drogi Krzysztofie, o takim zjawisku jak... dwóch rzeczach. Po pierwsze o Apple Vision Pro. A po drugie o tym, że Elon Musk zamontował Neuralink. Tak. Co o tym myślisz? Może najpierw zróbmy taką małą prasówkę dla miłych Państwa tutaj nas oglądających, bo może nie wiecie o co chodzi. Jest taki artykuł, taki news, który Wam przeczytam z artykułu Business Insider o tym, że Elon Musk poinformował o pierwszym szczepieniu Neuralinku. Co to jest ten Neuralink? Elon Musk poinformował w mediach społecznościowych, że implant mózgowy Neuralink został po raz pierwszy wszczepiony do mózgu ludzkiego pacjenta. Pierwszy człowiek otrzymał wczoraj implant od Neuralink i wraca do zdrowia. Czyli co, był chory? Może. Może po tym wszczepieniu. Wiesz, ja wcześniej czytałem o tych nieudanych eksperymentach, jak małpy szalały po tym. Co? Po podłączeniu tego. Tak? No, że traciły zmysły. Naprawdę? No tak, no bo oni najpierw na zwierzętach to testowali. Mhm. Wstępne wyniki pokazują obiecującą aktywność neuronów. I co? W wielkim skrócie, jeżeli dobrze, może nie będę tam czytał cały ten artykuł, podlinkuję wam. W wielkim skrócie, czy tu chodzi o to, bo tutaj Elon Musk mówi, że chodzi o to, żeby mózg na przykład osoby w jakiś sposób sparaliżowanej mógł ciągle być jakoś bardziej sprawczy, że on mógłby sterować, rozumiem, zmysłami, myśleniem, podejmować jakieś różne decyzje. Na przykład jak wydarzy się tak, że ja na przykład zostanę sparaliżowany i nie będę mógł poruszać niczym, żadnymi kończynami, no to, że będę mógł dzięki temu Neuralinkowi montować, będę mógł filmy, patrząc na, rozumiem, w programie montażowym i decydując tutaj to, tutaj tu cięcie. Choć myślę, że to nie jest punkt końcowy. Co? No, że chodzi im ogólnie, żeby to było bardzo szeroko rozpowszechnione. Co masz na myśli? No na przykład to, że mając właśnie jakieś choroby, będziesz mógł za pomocą tego chipu sterować na przykład swoimi jakimiś cybernetycznymi usprawnieniami w ciele, że na przykład nie możesz chodzić, ale przez to, że masz ten chip, to możesz sterować swoimi nogami tak, jakbyś miał normalnie nogi. W sensie, że... To jest możliwe w ogóle? No słuchaj, transhumanizm, byczku, no wiesz co to jest transhumanizm, pewnie wiesz. No to jest taki ruch, który dąży do tego, żeby rasa ludzka przeszła dalej. Tutaj niektórzy Elona Muska przyporządkowują do tego, że jest transhumanistą, czyli że ewoluują w stronę takich hybryd cybernetycznych, że będziemy właśnie mieli wszczepione neuralinki, będą nam się reklamy wyskakiwały, wiesz, będziesz na coś patrzył, będzie interfejs. Na przykład nie grałeś żadne gry takie? Tomb Raider. Wyobrażam sobie, że za 50 lat będziemy płacić na przykład miesięczną subskrypcję, żeby nam się reklamy w głowie nie wyświetlały. Jak będziesz podłączony, wiesz, ciekawa koncepcja jest przedstawiona w takiej książce bodajże Morgana, nie pamiętam jak on na imię, Richard Morgan, zmodyfikowany węgiel. I tam jedyną grupą, która wprost jest w ogóle lżona, są katolicy, którzy nie przyjmują właśnie tych cybernetycznych ulepszeń, bo tam jest coś takiego jak stosy, które są wsadzane w korę mózgową jakoś tam, w rdzeń mózgowy i to jest jakby pamięć twojego życia, więc możesz już, nie ma już śmierci, nie? A no. Katolicy jako jedyni tego nie przyjmowali, tylko właśnie te...
no ale te stosy. Widzisz w tym tylko zagrożenie? Bo ja będę tutaj adwokatem z diaboli. Nie widzę tylko zagrożenia. No przecież, ale... no przecież to nie musi się skończyć tak. Może rzeczywiście być tak, że tak jak tutaj Elon Musk powiedział, że wyobraźmy sobie, że Stephen Hawking mógłby komunikować się szybciej niż maszynistka lub licytator. Piękne. It's beautiful. Jeżeli to myślisz, że co, że Pan Bóg ma coś przeciwko temu, żebyśmy, gdy jesteśmy sparaliżowani, żebyśmy nie próbowali wykorzystywać naszego potencjału intelektualnego przez na przykład to, że staliśmy sparaliżowani na przykład przez jakiś wypadek. Myślę, że nie ma nic przeciwko temu. No właśnie. Ale jak wszystko, tak jak masz nóż do smarowania masła, możesz tym nożem posmarować to masło, w sensie na kanapce, a możesz tym nożem też zgoła odmienne rzeczy robić. No tak. I jest taka dyskusja, nie? Czy ten chip, który już przestał być w sumie teorią spiskową, tylko wydarzył się. A właśnie, a właśnie. Śmijmy się razem, 3, 4. Chociaż na przykład niektórzy twierdzą, a propos teorii spiskowych, że takie chipy już dawno nam wszczepiono przez wiadomą substancję. No tak, już grafen te sprawy, tak. To były takie. Ale tutaj wtrącę tylko, że Chińczycy stwierdzili, że 3 miesiące temu już coś takiego zrobili. Naprawdę? Tak. W odpowiedzi na to ogłoszenie Muska, że oni już 3 miesiące temu szczepili taki implant. Patrz, jest tu napisane, że taka opaska sportowa w czaszce rozwiąże problemy z różnymi chorobami jak schizofrenia, a nawet z autyzmem. Mhm. No to dobra, bardzo dobrze. No zobaczymy, nie? Czyli ty nie jesteś sceptyczny? Nie, ja... Słuchaj, wiem jaki jest koniec, tak? A skąd wiesz, że tak się wydarzy? Tak, pan Jerzy powiedział. Tak mówi Słowo Boże, że nie będzie można bez znaku bestii. Nie wiem, czym ten znak bestii jest. Nie uważam, że to, co było wstrzykiwane, to jest znak bestii, jak niektórzy. Ale że było pewną tresurą nas, że wiesz... Co? Albo weźmiesz coś, albo nie będziesz mógł jeździć na wakacje. Była taka normalnie gadka. No, czy to jest normalne? Czy teraz mówimy o tej substancji? Tak, że wiesz, takie licytowanie się i uderzanie w czyjąś wolność, bo każdy, myślę, ma wybór, nie? Czy coś bierze, czy nie bierze, czy czegoś używa, czy nie używa. A tutaj było, że jeżeli tego nie zrobisz, no to my zabierzemy ci tą wolność, byczku. No nie miło. Ale to w tym chodziło o to, przynajmniej w założeniu, że nie chodziło wcale o to, żeby ci odebrać wolność, tylko o to, żeby przy jakby zagadkowym, znaczy jeszcze niezbadanym dachu, który się rozwinął, chodziło o to, żeby zabezpieczyć wszelkie jeszcze nieznane sposoby rozpowszechniania się tego wirusa. Więc stwierdzili ludzie, zaraz mnie zbanują za tego używanie tego słowa na wir. No, że to nie było po to, żeby ci tak dowalić, że nie możesz, kurde, że po prostu albo przyjmujesz i jedziesz na wakacje, albo nie przyjmujesz i jedziesz. No, a jednak tak było. No dobra, ale to celem było, żeby nie rozpowszechniać tę chorobę. Oczywiście, wydaje mi się, że na pewno na pewnym etapie już tej niewiedzy nastąpiło jakieś totalne przewrażliwienie na tym punkcie i dochodziliśmy do wielu jakichś absurdów. Mark Zuckerberg mówił o tym, że banowali rzeczy, które były prawdą, choć nie wiedzieli. Oczywiste jest to, że wszystkie takie rzeczy są jakoś tam właśnie, tak jak powiedziałeś, tym nożem, nie? I że na pewno wszystko jest jakimś takim furtką do tego, że przy tych cechach ludzkich, człowieczych, do zrobienia na tym kasy, zrobienia na tym jakieś panowania właśnie, nie? Nad jakąś tam, no rządza władzy na przykład, no że jest taka pokusa, żeby to wykorzystywać te, na przykład w teorii, narzędzie, które może czemuś dobremu służyć, do niecnych celów. Tylko, no właśnie znowu, czy to cofnijmy się o nie wiem ile lat do sprawdzenia, ale jak powstawał internet, nie? No to też... Rok 00, koniec świata, te sprawy, to też były teorie, że to będzie samo zło. Takie świeckie objawienia. I patrząc wstecz, że można powiedzieć, że rzeczywiście internet przyniósł bardzo dużo złych rzeczy. Ale jednocześnie jest mnóstwo dobrodziejstw, nie? No na przykład my się poznaliśmy i nagrywamy w ogóle... My się poznaliśmy przez internet i nagrywamy do internetu i mówimy o Panu Jezusie przez internet. Więc ja się pytam, czy to nie jest podobna sytuacja, gdzie coś wymyślono, no i jesteśmy skazani de facto na to, że z racji tego, że jesteśmy ludźmi, że to zostanie źle wykorzystane, bo tacy są ludzie. Ale no też może będzie z tego dużo dobrego. Oczywiście, tak samo jak z tą substancją. Tak. Ogólnie też sztuczna inteligencja, która się łączy z tym wszystkim, ona już w wielu miejscach nam dyktuje warunki, że tak powiem, czyli to, co oglądamy, to, co widzimy, to, co nam się wyświetla,
w algorytmy, no to to jest sztuczna inteligencja, która bada twoje nawyki i podsuwa ci to, co uważa, że będzie dla ciebie interesujące. To, że oglądacie ten film, a wyświetlił wam się w proponowanych, to jest efekt tego, że sztuczna inteligencja czuwa, tak? But I will be watching you. Poczeka reklama na walentynki. Walentynki? O kurczę ty, no nieźle, to nie mów nawet co to jest. Nie, bo pomyślał, że w ogóle ja przeglądam jakieś takie dziwne rzeczy. No po prostu... Nie no, kosmetyki, no dobra, idźmy dalej, idźmy dalej. To zostanie między nami. Że jedna z patronek moich napisała taki komentarz, jak tam gadaliśmy na ten temat, że ona się boi czegoś takiego, że właśnie... Ale to brzmi tak totalnie sci-fi dzisiaj i tak trochę szursko, ale jakby totalnie dopuszczam, że tak może być, że na przykład ta sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o taki, no że będziesz, że ten Neuralink może być w pewnym momencie taką, z taką opcją, że będziesz mógł mieć włączoną, on będzie jakoś zsynchronizowany z sztuczną inteligencją, czyli z tym wszechwiedzącym algorytmem, i de facto staniesz się takim czatem GPT, który jeszcze aktualizowany jest w jakiś bardzo zaawansowany sposób. Generalnie już ciężko powiedzieć. Czy ale Musk przecież tak mówił. Kiedyś tam jak czytałem, to że taki tak? jest cel, żebyśmy byli, no transhumanizm, nie? Czyli żebyśmy przekraczali to, co jest człowiecze, żebyśmy byli czymś więcej. Something more. Odmień być. To bez sensu, to nie jest fajne. No ale o to chodzi transhumanistom. To po co to robić? No, żebyśmy byli Ubermensch. No po co? No bo o to im chodzi. Aha. Co, jakie jest paliwo tego, żeby być coraz lepszym? No ale wiesz, żeby stać się Bogiem. Jak masz władzę, masz pieniądze, to czego ci brakuje? Brakuje ci właśnie przekraczania ludzkich tych słabości, niedomagania, wieku, śmierci, pokonania śmierci. No, nie widzę sensu tego. Co do, jeśli chodzi o transhumanizm, to właśnie to jest celem, żeby człowiek już nie był poddany śmierci. Tam czytałem jakieś artykuły na ten temat, mnóstwo tego jest, też takie krytyczne w tym kontekście, nie? To w ogóle mnie nie zachęca, nie kręci mnie bycie robotem. Ciebie kręci, chciałbyś, żebyś był tu turbo inteligentny i... Ale ja już jestem inteligentny, tak jak mam być, tak mnie Pan Bóg stworzył. No, mam swoje ograniczenia, to też jest piękne, jeśli mam się chlubić, to swoimi słabościami. No dokładnie. No, a nie tam być, wiesz, doskonały. Ale teraz nie jest trochę tak, że świat ci mówi, że doskonałość to nie jest słabość? Że moc słabości się nie doskonali, tylko moc tak w mocy? Mówię, bo świat pragnie doskonałości, my natomiast jako wierzący pragniemy progresu. No. Pragniemy, wiesz, rozwoju, a nie doskonałości, nie perfekcji. Bo doskonały, perfekcyjny jest tylko Bóg. Tak. My próbujemy poprawić coś po Bogu, a się okazuje, że u podstaw to, co najbardziej pierwotne jest naszym rozwiązaniem, ale my już to zagubiliśmy, bo odcięliśmy się od źródła, odcięliśmy się od, znaczy źródła, odcięliśmy się od tego, co było pierwotne, odcięliśmy się od ziemi, odcięliśmy się od, wiesz, natury. Tak sobie myślę, jak teraz te miasta wszystkie wyglądają, jak z kimś rozmawiałem, że w Warszawie tam ma jakieś mieszkanie, a do najbliższego parku pół godziny samochodem, nie? No dobra, ale co, mamy zburzyć miasta? Nie, nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Tylko, że zdobycze cywilizacji też potrafią nam przeszkadzać i nas ranić. Jak mówiłeś o tym poprawianiu, to tak mi się ułożyło w głowie, że wydaje mi się, że to czynienie ziemi poddanej na różne sposoby polegać powinno, znaczy powinno, tak ja to czytam przynajmniej, że dobrze jak polegałoby na odkrywaniu wiedzy o świecie, o człowieku, o jego działaniu, dlaczego tak reaguje i tak dalej, ale nie poprawianiu, nie? Chociaż tu jest teraz, jak zacząłem to mówić, to już się z sobą sam nie zgadzam, bo co, na przykład to, co ten Neuralink masz zrobić, nie, czyli no to jest poprawić, że on ma poprawić to, że na przykład jesteśmy sparaliżowani i dzięki temu możemy, no, być bardziej sprawczy. Na przykład, no, dla mnie to w ogóle jest jedno kryterium. Jak, czy coś służy miłości, czy nie? No. I jeżeli to służy miłości, to jest git, a jeżeli to nie służy miłości, to nie jest git. To jest dobre kryterium w większości przypadków. Wiesz. Jakie są? No, były wojny w imię miłości. No dobra, ale to jest wypaczona miłość. Chodzi nam o tą miłość, wiesz, prawdziwą. No tak. Która nie wyrządza krzywdy bliźniemu. Ale wymaga. Wymaga, owszem. Nie jest naiwna. Słuchaj, to jeszcze jeden temat. No. Bo, znaczy to w ramach technologii, bo chciałem ci o ten Vision, jakoś to się nazywa? Apple Vision Pro.
nie przekonuje mnie to. Ogólnie całe VR i to wszystko to jest dla mnie takie, że ja się tego trochę boję, w takim sensie, że za bardzo bym się wkręcił, tak czuję, w to. I bałbym się, że zatracę rzeczywistość. Może jak, może też tak wprowadzimy, jak ktoś nie kojarzy, że Apple wypuścił takie okulary, gogle można było powiedzieć, takie, które pozwalają żyć w rozszerzonej rzeczywistości, tak to można mówić, które polega, które nie jest dostępne chyba jeszcze w polskim rynku, no, tylko w Stanach. No i to polega na tym, zresztą wyświetlę może film Kuby Klawitera, którym on pokazuje, robi unboxing i podlinkuje go. No i to polega na tym, że w sumie widzi się świat przez taką kamerę, jaką ma Apple, w sumie, czyli gorzej niż w rzeczywistości, bo jeszcze póki co ludzkie oko widzi lepiej niż kamera, więc w sumie trochę odcinasz się od tej rzeczywistości, bo nie widzisz ją taką czystą i piękną, jaką jest. No i oprócz tego w sumie masz coś takiego, że możesz sobie wyświetlać właśnie i klawiaturę, i różne oglądać sobie filmy, i oglądać właśnie i czas rzeczywisty, w którym jesteś, czyli o, jestem na przykład tu, Krzysiek Sowiński i ja, ale tutaj sobie puszczę na przykład jakiś filmik, tutaj sobie pogrzebię w SMS-ach i zobaczę, o co chodzi. I wiesz, co mnie w tym najbardziej przeraża? I tego na przykład jestem stanowczo przeciwnikiem. To znaczy znowu, nie twierdzę, że to jest zło wcielone, no. Natomiast uważam, że to jest bardzo blisko do używania tego jako zło wcielone, bo jeżeli z tym, ze smartfonem walczymy już na poziomie takim, że widzimy, jak to nas uzależniło. Bodźce. Niebieskie światło zaburza rytmy dobowe i tak dalej. No, social media, powiadomienia, wszystkie te rzeczy, o których się mówi, których ciągle tak naprawdę ignorujemy. I walczymy z tym odruchem sięgania z kieszeni po telefon, żeby coś sprawdzić, z tym ruchem, którym cały czas siedzimy w samochodach, w telefonach to i tak dalej. To jest w ogóle jeszcze dalej. No. Że to jest już w ogóle, że to masz tu. Tak. To masz właściwie to i masz prosto do oka. W głowie. Że masz w sumie podgląd telefonu w rzeczywistym świecie. Ja w ogóle nie jestem fanem noszenia żadnych elektronicznych rzeczy przy ciele. Czemu? No bo... Ale co, że smartfonów też? Tak, no WHO czemu? Nawet wydało, że smartfony mają, są czynnikiem kancerogennym. No to dzisiaj to wszystko, no, jest czynnikiem kancerogennym. Ale to nie znaczy, że mam wszystkiego używać tak, jasne. Jak wolę wsadzić do plecaka niż do kieszeni, nie? Zawsze staram się tego pilnować. Jak rozmawiam, to tak, znasz te memy? Boże, spraw, żeby mój mąż nie rozmawiał przez telefon w taki sposób. I co koleś trzyma tak smartfona w ten sposób i tak gada. No wiesz, ale czy masz to zbadane, że okej, to jest szkodliwe, ale co, jak staniesz tak, to już jest to 20 cm dalej mniej szkodliwe? Albo jak wyłączysz sobie Wi-Fi, no to może sobie poprawisz, nie wiem, 1%, ale tak naprawdę jesteś w sieci różnych elektro... Chyba, że masz dom. No. Albo robisz tak jak... To jeszcze można, wiesz, tak jak ten, jak on się nazywa, z Better Call Saul Chuck, który chodził w... Folia. Tak, w kocu takim ratunkowym. Właśnie to jest paradoksalne, że zobacz, ile tych narzędzi powstało, żeby nam udogodnić, ułatwić życie, a one nas zniewalają. I utrudniają często, i sprawiają, że chorujemy. Mhm. Choroby cywilizacyjne. No tak, to na jest... Na przykład siedzenie. Masz takie biurko? Nie masz takiego biurka. Ja mam takie biurko. Jakie? Że mogę je podnosić i mogę je podnieść na 100, nie wiem, 60 cm i sobie stoję. No, i ostatnio 6 godzin chyba stałem i w ogóle mnie nie bolały plecy, a jak usiadłem, to mnie zaraz bolały. To jest dobre. To jest dobre. A to też, to mógłbym ci opowiedzieć, ale ty powiesz zaraz, że przeduchawiam. Nie, no powiedz. Dawaj trochę tej magii. Tak, technologia, słuchajcie, technologia. Kiedyś wchodzę do biura i do takiego lokalu, który jako fundacja wynajmujemy, nie? I tak... Nagle poczułem w sercu, że muszę wyjść i jechać do Jiska. Pan Bóg ci powie. Ja mówię, ty, no co jest? Dlaczego ja mam takie mocne poczucie, że mam to... No dobra, pojechałem. I tak wjeżdżam, tam wchodzę, patrzę, biurko. Stoi na ekspozycji. Pierwsze biurko w ogóle z brzegu, nie? I tak patrzę, a tam 4 razy przekreślona cena, że tam w ogóle chyba ze 3 razy droższe było. I tak patrzę, mówię, czemu to biurko takie tanie? A pani mi mówi, że no, bo tutaj ma rysy, a tu nie ma tam jakichś przycisków, że zerwały się, tylko są takie 2 dzyndzle. Mm. Ja mówię, dobra, biorę, nie? I wziąłem to. I ostatnio właśnie zacząłem rozkminiać ten temat. Kurczę, fajnie by było, żeby tak stać przy pracy, a nie siedzieć. I to wiesz, z rok minął, nie? Mm-hmm. Nie używałem tego ani razu, w sensie podnosiłem sobie to i obniżałem, ale nie wiedziałem, że aż tak to można. No i wiesz, nagle pyk. I biohacking mój się aktywował, ale Duch Święty już wiedział wtedy i kupiłem takie biurko za bezcen, które jest właśnie takie biohackingowe i pięknie. Mhm.
No i to jest wszystko tak, tak Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. I o tych wątkach właśnie duchowych też rozmawialiśmy chyba u ciebie, nie, Krzysiek? No chyba już był ten odcinek, a jak nie, to poszukajcie tam na... rozmawialiśmy, był, nie? Tak. Jeżeli na przykład czujecie coś takiego, że co ten Krzysiek, co on tak przesadza z tymi znakami, co on mówi, że tutaj jakieś... że co to, przecież mógł to być przypadek, co to za myśl mu weszła do głowy. Przypadek? To ja też miałem takie wątpliwości. Ja wiedziałem, że to jest to biurko. I sobie pogadaliśmy i tak, możecie to zobaczyć. Jaka jest puenta naszego programu? Machamy telewizją bardzo wesoło, proszę. Raz. Podskoki, radość, wesołość. Z życiem, proszę. W ogóle po co my mamy się zwracać do ludzi z jakimś message? Może to ma chodzić tylko, żeby uruchomić jakąś dyskusję. Powiedzcie. Kształtujmy się, w sensie dowiedzmy się różnych rzeczy. Ja bym jedno chciał. Wiedzmy o świecie. Ja bym o jedno chciał, też. Żeby... To mnie denerwuje bardzo. O jedno proszę pana i tego oczekuję. Jedno mnie denerwuje. Co? Że ludzie tak nie potrafią rozmawiać ze sobą. Do konfliktu prowadzą takie dyskusje. Się czujesz, czułeś się dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, że ja z ciebie się śmieję? Ja odrobinę, trochę, odrobinę. Mam trochę wyrzuty sumienia. Odrobinę. Nie, nie, ale wybaczam ci. Nic tam nie poczułem się, wiesz. Nie, bo widzisz, bo ja to też już na kanale wyznałem, że ja używałem tej substancji. No wiem, wiem. I żona co? Mi mówiła. Żona twoja? Skąd twoja żona? Nie wiem, no. Pan Bóg ich powiedział może. No dobrze, no. Każdy, ale to jest ciekawe. Ale widzisz... to jest piękne. Ja lubię właśnie, cieszę się, że nie zaprosiłem drugiego siebie na kanał, tylko że rozmawiam z tobą. Dzięki temu właśnie może dużo ludzi napisze, weź samo jak dłużej z tym Krzysowickim, przepowiem, że się dowiesz czegoś o życiu. Albo napisze, na odwrót. A inni napiszą, Sowiński, weź ty tam, ściągnij tą czapkę. Ściągnij te okulary blokujące niebieskie światło. To są te? Tak. Nie, no to pochwalam. No przecież to jest obvious, że to działa. No, dobra, więc nie ma żadnego przesłania dla ludzi. Ale kochajmy jest takie, się, miłujmy się. Że puenta jest taka, że mam nadzieję, że fajnie spędziliście sobie jedzonko i że może... I żebyśmy dyskutowali tak normalnie o tych sprawach z miłością, nawet jak człowiek jest zupełnie inny i się myli. Amen. Według ciebie jak się myli, bo może się nie myli. Dziękuję za dzisiaj. Krzysiek, też dziękuję. Następny odcinek albo któryś tam odcinek będziecie mieć u Krzyśka na kanale tradycyjnie. Link w opisie i w przypiętym komentarzu. Pa!